Bój o awans na Euro 2024 był jak prawdziwy thriller, a rozstrzygnął się, świetnie pewnie to Państwo pamiętają, dopiero w Cardiff w serii rzutów karnych. Ale to już historia, czas by spojrzeć w przyszłość i to całkiem nieodległą. Biało-czerwoni podczas Mistrzostw Europy zamieszkają w Hanowerze. Zanim pojawią się na miejscu, Magdalena Gwóźdź-Palokat specjalnie dla Państwa uchyli rąbka tajemnicy już teraz. Trawnik niby jak każdy inny, ale dla nas wyjątkowy. Już niedługo na boiskach klubu Hanower 96 podczas Euro trenować będą Polacy. Bardzo się cieszymy, że tacy piłkarze jak Robert Lewandowski lub Szczęsny będą w Hanowerze. W sumie 8 boisk, 4 z naturalną murawą, 2 ze sztuczną, do tego 2 mniejsze. Poza tym fizjoterapia, siłownia, kompletna infrastruktura potrzebna do przygotowania na mecze. Czyli tu Lewandowski będzie trenował? Tak, będzie miał to do dyspozycji, podobnie jak cała polska reprezentacja. Trener Polaków był już w Hanowerze, teraz pora na ustalanie szczegółów, dopracowywanie chociażby kwestii związanych z bezpieczeństwem polskich piłkarzy. Hotel już wybrano. Z ośrodka treningowego do hotelu jedzie się około 10 minut. Dawniej była tu fabryka, w której składano popularne niemieckie pióra. Po ogłoszeniu decyzji o tym, że będą tu nocowali biało-czerwoni, ceny za nostek wzrosły. I nawet jeśli komuś jeszcze uda się zarezerwować pokój, nie ma gwarancji, że spotka piłkarzy. Część hotelu ma być wydzielona tylko dla nich. Przestronny salon, łazienka, sypialnia. Uwielbiam spać na tych łóżkach. Są bardzo wygodne. Czyli piłkarze nie będą mogli powiedzieć, że źle spali? Zły sen na pewno nie będzie niczemu winny. Zrobimy wszystko, by doszli jak najdalej. Sebastian Krips zdradza nam, że pokoje zarezerwowane są na cały czas trwania Euro i jest pewien, że Polacy staną na głowie, by nie przegrać z rywalami, choć wiadomo, że łatwo nie będzie. Wiedzą o tym dobrze też kibice. Ci w Hanowerze są już w gotowości. No ja myślę, że dadzą sobie radę. Także tak jak teraz sobie dali radę wejść do Mistrzostw Europy, także dadzą sobie pewnie radę i będziemy kibicować oczywiście. Kibice są już w gorącej fazie przygotowań i jak zawsze pełni wiary w sukces. Jak zagrają Polacy? Najlepiej! Z Hanoweru dla 19.30 Magdalena Gwóźdź-Palokat. Sport teraz. Za 2 miesiące i 1 dzień Polacy zagrają na Euro z Austrią w Berlinie. Będzie to ich drugi mecz po spotkaniu z Holandią w Hamburgu. Potem biało-czerwonych czeka jeszcze mecz z Francją, a co dalej? Zobaczymy. Biało-czerwoni swoją bazę będą mieli w Hanowerze. Ich hotel i ośrodek treningowy należący do klubu Hanower 96 odwiedziła Magdalena Gwóźdź-Palokat. Klub z Hanoweru ma ponad 100-letnią tradycję. Dwukrotnie drużyna ta była mistrzem Niemiec. Obecnie jest na 5. miejscu w 2. Bundeslidze. Polska drużyna na swoją bazę rozważała także Potsdam lub Bremę, ale wybrała Hanower. Bardzo się z tego cieszymy. To, że będzie tu polska drużyna, na pewno spotęguje euforię związaną z Euro w Hanowerze, a my na pewno będziemy dobrymi gospodarzami. Czyli tu Lewandowski będzie trenował? Tak, będzie miał to do dyspozycji, podobnie jak cała polska reprezentacja. Mogą tu korzystać ze wszystkiego, z czego tylko będą chcieli, by być w dobrej kondycji. I pokonać Holendrów, Francuzów i Austriaków? W najlepszym razie tak. Trzymamy kciuki. Hanower jest też, jeśli spojrzeć na mapę Niemiec, przynajmniej jeśli chodzi o podróże pociągiem, położony mniej więcej po środku miejsc, w których będą grali Polacy, czyli 1,5 godziny stąd pociągiem jest do Berlina, podobnie do Hamburga i nieco dłużej do Dortmundu. Jak usłyszałem, to się bardzo cieszyliśmy, że tu w Hanowerze właśnie znowu będą po parunastu latach właśnie Polacy. Jak było w 2006 roku, byli w Barsinghausen, teraz w samym Hanowerze, także tutaj no super. Zakwaterowani będą około 5 kilometrów stąd, w 4-gwiazdkowym hotelu. Jesteśmy w byłej fabryce piór. Ten pokój jest wśród zarezerwowanych, ale nie wiem, który z piłkarzy będzie w nim nocował. Pokoje są przyblokowane na czas trwania całych mistrzostw i mamy nadzieję, że Polacy daleko zajdą. To byłoby dobre i dla nich, i dla nas. Przygotowania na przyjęcie Polaków tutaj w Hanowerze ruszają pełną parą, a kibice już od dawna są w gotowości i pełni wiary w sukces Polaków. Z Hanoweru dla Panoramy Magdalena Gwóźdź-Palokat. Trawnik niby jak każdy inny, ale dla nas wyjątkowy. Już niedługo na boiskach klubu Hanower 96 podczas Euro trenować będą Polacy.
Znajdujemy się w centrum miasta. Tu trenują wszystkie nasze młode drużyny. Warunki do uprawiania sportu są świetne. Bardzo się cieszymy, że tacy piłkarze jak Robert Lewandowski lub Szczęsny będą w Hanowerze. W sumie 8 boisk, 4 z naturalną murawą, 2 ze sztuczną, do tego 2 mniejsze. Poza tym fizjoterapia, siłownia, kompletna infrastruktura potrzebna do przygotowania na mecze. Czyli tu Lewandowski będzie trenował? Tak, będzie miał to do dyspozycji, podobnie jak cała polska reprezentacja. Mogą tu korzystać ze wszystkiego, z czego tylko będą chcieli, by być w dobrej kondycji. I pokonać Holendrów, Francuzów i Austriaków? W najlepszym razie tak. Trzymamy kciuki. Hanower 96 ma ponad 100-letnią tradycję. Dwukrotnie wygrał Mistrzostwa Niemiec. Dziś gra w drugiej Bundeslidze. Zobacz, tu będzie przebieralnia polskiej drużyny. Zostanie zapewne jeszcze trochę zmieniona, kiedy PZPN zdecyduje, jak ma wyglądać. Podejrzewam, że będzie w barwach narodowych, biało-czerwonych. Trener Polaków był już w Hanowerze, teraz pora na ustalanie szczegółów, dopracowywanie chociażby kwestii związanych z bezpieczeństwem polskich piłkarzy. Hotel już wybrano. Z ośrodka treningowego do hotelu jedzie się około 10 minut. Dawniej była tu fabryka, w której składano popularne niemieckie pióra. Po ogłoszeniu decyzji o tym, że będą tu nocowali biało-czerwoni, ceny za nostek wzrosły. I nawet jeśli komuś jeszcze uda się zarezerwować pokój, nie ma gwarancji, że spotka piłkarzy. Część hotelu ma być wydzielona tylko dla nich. Przestronny salon, łazienka, sypialnia. Uwielbiam spać na tych łóżkach. Są bardzo wygodne. Czyli piłkarze nie będą mogli powiedzieć, że źle spali? Zły sen na pewno nie będzie niczemu winny. Zrobimy wszystko, by doszli jak najdalej. Sebastian Krips zdradza nam, że pokoje zarezerwowane są na cały czas trwania Euro i jest pewien, że Polacy staną na głowie, by nie przegrać z rywalami, choć wiadomo, że łatwo nie będzie. Wiedzą o tym dobrze też kibice. Ci w Hanowerze są już w gotowości. No ja myślę, że dadzą sobie radę. Także tak jak teraz sobie dali radę wejść do Mistrzostw Europy, także dadzą sobie pewnie radę i będziemy kibicować oczywiście. Biało-czerwoni najpierw zagrają w Hamburgu z Holandią, potem w Berlinie z Austrią, a na końcu w Dortmundzie z Francją. Jaki typujesz wynik? No ja myślę 1-0. Dla? No oczywiście, że Polski. Kibice są już w gorącej fazie przygotowań i jak zawsze pełni wiary w sukces. Jak zagrają Polacy? Najlepiej!